Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, mam dla was nowinę. Jako, że dzisiaj kapitana nie ma, ja przejmuję tą jednostkę. Ale niestety, jako, że dzisiaj jest wymiana w całym komisariacie, na całej komendzie, muszę się z kimś wymienić na kapitana. Kogo proponujecie dać na kapitana? A to ja proponuję tego Jimmy'ego z góry. No co ty, on jest nudny. To kogo proponujesz, panie szalony? Dobra, proszę zaczekać. No, już wchodzić. No wchodź. Ej, chwilka, dajcie mi chwilę. No, chodź. Myślałem, że do pana mówisz. Dobra. Cześć. Dzień dobry. Dobrze was widzieć. Cześć. No, ale przedstaw się. Florian jestem. Jestem kapitanem. Cześć. 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 Cześć, Florian. Florian, cześć. Dzień dobry. Florian. Cześć. Witam. Zatem co dzisiaj będziemy robić, kapitanie? Pogramy. Pogramy w grę. Będziemy grać w grę. Dzisiaj będziemy grać w grę. Jibby, Jab, Jump, James, Jibby, Jump, James. Kilka konkurencji. Kto wygra, dostanie urlop. Dużo urlopu. Ale spokojnie, masz urlop, więc nie będzie urlopu. Okej, okay. A o co w tym chodzi? Konkurencje. Konkurencje będą. Będą konkurencje. Wygracie urlop. Urlop będzie. No trochę dziwny ten kapitan, nie powiem. Kapitanie, znaczy szefuncio. Florian dopiero się uczy, a co przez to ma wielki stół i jest chyba szefem całego tego wszystkiego. Tak, ma stół 10-metrowy, masakra. No. Załatw się mi taki. Dobra, dzień dobry, cześć, czołem. Zaczynamy pierwszą rozgrywkę. Rzucanie pasztetem do celu. Kto wygra, ma jeden punkt. Zaczynamy. Dobra, to ja zaprezentuję. Biorę pasztet do ręki. Hop. I mam punkt. Teraz wy. Co? Dobra, zatem moja taktyka polega na tym, aby rzucić dokładnie w powietrzu. Ja zaprezentuję. Czasem wychodzi, czasem nie wychodzi. Zależy, kiedy ci wyjdzie i kiedy ci nie wyjdzie. Zero punktów. Ale jest najlepsze. Zero punktów. Zatem moja taktyka opiera się na wejściu do środka, zaprezentuję rzuceniu pasztetem, no i wyjściu. Ta-dam. Dobra, morderca, chodź. Moja taktyka nie jest jakaś trudna, bo po prostu podchodzę, rzucam do celu, ta-dam i wychodzę. Brawo, brawo, pełna fantazja. Dobra, zapraszam na kolejną rozgrywkę. Chodźcie. Dobra. Kolejna konkurencja. Będziecie chować pasztet, później pies będzie go szukał. Jak znajdzie, to przegrywasz. Pan szef zacznie. Dobrze, moją taktyką jest, by ten pasztet schować w jakiejś skrzynce. Skrzyń jest bardzo dużo, więc pies na pewno go nie wykryje. O, właśnie tam w środku schowam. Zapraszam. Właśnie tutaj do tej skrzyneczki schowam pasztet. Zobaczymy, czy pies go znajdzie. No, możemy wracać. Dobra, zatem moją taktyką jest, aby schować ten oto pasztet pod kwiatkiem. O, nie tak? W ten sposób właśnie i nikt go nie znajdzie. Brawa. Brawa dla niego. Brawa. Moją taktyką po prostu jest postawienie tutaj i uciekam. Dobra, to teraz idziemy szukać z moim pieskiem. Idziemy. Dobra, mordercę przegrał. Idziemy dalej. Szefuncio przegrał. No i co, znalazłeś? Szalony wygrał. Jej, tak. Dobra, przedostatnia konkurencja.
rzucanie pasztetem jak najdalej się da i jak najwyżej. Ja zaprezentuję. Tutaj na tej szybie będą porozstawiane dziury. Ten, kto trafi najdalej, wygrywa po prostu. I ostatnia konkurencja będzie. To weź szalony rzuć. Dobra, zatem przygotowuję się i... Brawo! Morderca. Oj, nie trafiłem, ale szkoda. Dobrze? Precyzyjnie. O, ja będę oszukiwał. Trafiłem. Brawo. Morderca przegrał. Ale frajer. Zatem witam na ostatniej, ale jestem haczyk, konkurencji. Mamy kable, proszę państwa, jak tutaj widzicie. Trzeba będzie rozplątać te kable. Następnie pojechać minecartem. O, tam, sram, pram, pram. Tu wylądujemy sobie. Halo, kamera, proszę, zapraszam. Tu sobie wylądujemy, o proszę. Jest faworka, bo drugi gracz ma trochę łatwiej. Ja wiemy, kto będzie po drugiej stronie. No i zobaczymy, kto wygra. To, mamy tylko dwa tory, więc... Morderca, ty się nie bawisz. No to, szalony na lewo. Szefuncie na prawo. Zapraszam do gry. Start! Dobra, moja precyzyjna. I robię tutaj, o proszę. Otóż ma to dogonię. Lecę. Co za moc, jaka prędkość. Jadę. Już jestem. Zamknij mordę, ja jadę. Wygrałem. Ej, to jest oszukany. Halo. Ej, tak nie ma. To jest oszukany. Ha, przegrałeś. Szmato. Dobra. Szalony wygrał. Ale te tory za chwilę się wysadzą, to polecam iść. No ale jak wysadzą? Przecież to nielogiczne. Wipowska konkurencja. To jest już po prostu koniec. Będziecie musieli z tego miejsca dobiec na sam koniec i usiąść. Kto będzie pierwszy, wygra. Ale jest w tym haczyk, ponieważ jak wiemy, szalony i szefuncio wybuchli. Start. Przegrasz. Nie, ty przegrasz, szmato. Jesteś gorszy. Jestem od 30 lat. Znam się. Ale jestem szalonym od 50 lat, frajerze. 50 lat to ty nawet nie masz. Start. Dam radę. Dam radę. Uda mi się, wygram. Uda mi się, wygram to. Wygrałem. Co? Ale jak to? Jak ma się 50 lat, to kości są stabilniejsze. Dobra, nie bawi się w to. Głupie to gówno, obsera. Nienawidzę ludzi, pierdolę, obsera. Zabawy. Co za gówno, obsera, pierdolę, nienawidzę życie.